studentów krąży takie powiedzenie, że do dzieciny każdej życia logistykę się zalicza. W szkole, pracy czy rodzinie logistyka nas nie minie. To znane powiedzenie rzeczywiście ma swoje praktyczne wykorzystanie, ponieważ każda aktywność ludzka, każda działalność gospodarcza do swojego urzeczywistnienia wymaga określonych zasobów typu pracownicy, czyli zasoby ludzkie, zasoby rzeczowe, czyli materiały, surowce, ale też maszyny oraz zasoby informacyjne. W tym zadaniu, które określa, że do każdej działalności potrzebne są właściwe właśnie zasoby w odpowiednim miejscu, czasie, w odpowiedniej ilości, po odpowiedniej cenie, kryje się bardzo trudne zadanie ekonomiczne, organizacyjne, zarządcze. Pytaniem jest podstawowym, co określa tę właściwość. Otóż logistyki nie można zrozumieć i realizować bez zadań podstawowych, czyli procesów, które ona je obsługuje. Współczesny porządek gospodarczy bardzo mocno opiera się właśnie na tej integracji logistyki z procesami wytwórczymi, produkcyjnymi. One dzisiaj bardzo mocno określają konkurencyjność. Logistyka pełni więc funkcję obsługową i integracyjną. Ta integracja się wyraża między innymi w tym, że potrzebne są odpowiednie procesy, odpowiednie systemy logistyczne. Procesy logistyczne to między innymi wielorakość zadań związanych z załadunkiem, wyborem dostawcy, transportem, magazynowaniem, przechowywaniem, a systemy logistyczne to przede wszystkim kanały logistyczne, więc drogi transportowe, centra logistyczne, urządzenia telematyczne i wiele jeszcze przeróżnych właśnie urządzeń, które służą do racjonalnego wykorzystywania tych zasobów wykorzystywanych w procesach gospodarczych. Właściwie zintegrowanie tych celów, tych elementów składowych, procesów i systemów daje współcześnie nową przestrzeń do rozwoju innowacji, a zatem i konkurencyjności. Logistyka wymaga właściwego zarządzania, wymaga dużej wiedzy ekonomicznej i organizacyjnej. Stąd też logistyk, który posiada taką wiedzę, po prostu ma możliwość zatrudnienia we wszystkich sektorach gospodarki, we wszystkich branżach w gospodarce, ale też i w instytucjach, organizacjach społecznych, jakie funkcjonują na naszej przestrzeni życiowej. Na takich właśnie logistyków czeka współczesny system gospodarczy i społeczny. Wiedzę taką można osiągnąć między innymi w Sopockiej Szkole Logistyki, gdzie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego funkcjonuje od 1991 roku Katedra Logistyki. Jest to jedna z pierwszych katedr logistyki, jaka powstała w polskim szkolnictwie wyższym. Zatem zapraszamy do takich przeżyć intelektualnych i merytorycznych w zakresie logistyki na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.